wielkie spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. W wielkim spotkaniu w Wielkiej Literze rozmawiamy z Bożeną Kowalkowską o tym, co zrobić, żeby mieć więcej czasu. I jeśli myślicie o tym, że to jest jakieś wielkie zarządzanie, nie, to jest zarządzanie przyjemnościami, które trzeba dobrze umieć zaplanować. Zachęcam. Dziś wielkie spotkanie w wielkiej literze z Bożeną Kowalkowską, autorką książek Odzyskać Czas i Poza Czasem. Będziemy rozmawiać krótko czy długo? Czas jest ważny? No jest, ale rozmawiamy tyle, ile, ile będzie wymagała będzie tego sytuacja. Podchwytliwe pytanie, ale ja y, wiem, że nie, nie lubisz, żeby mówić o tobie coach, czy ktokolwiek tak jakoś Cię nazywać, ale Twoje książki y, mają to zadanie, żeby pomóc ludziom odzyskać czas. Tak, ale właśnie tak nie, nie do końca lubię te, te określenia coach i tak dalej. Nie dlatego, że mam coś przeciwko tym zawodom, tylko uważam, że jednak nie mam takich kompetencji. I te książki zostały napisane, że tak powiem, ze Strzewi, czyli one bardzo się opierają na moim doświadczeniu. No taki, taki był zamysł, że, że ja, ja po prostu nie mam jakiejś specjalnej wiedzy, ja po prostu przeżyłam kilka sytuacji, znalazłam sobie różnych sposoby na radzenie sobie z czasem i pomyślałam, że może nie jest to takie głupie, żeby się z tym po prostu podzielić, ale, ale, ale bardzo, zresztą tutaj w wydawnictwie wszyscy wiedzą, że bardzo uciekałam od poradnika. <noise> bo, bo sama też nie jestem zwykle czytelniczką poradników, i, i, i mam zawsze jakiś taki opór, żeby, żeby komuś coś radzić. Wydaje mi się, że ludzie jednak zawsze sami najlepiej wiedzą, co im służy, a nawet jeżeli, nawet jeżeli przydałaby im się jakaś dobra rada, to czasami po prostu ona nie trafia w tą porę. Więc po co sobie, że tak powiem, strzępić język? <noise> Czyli te, tak naprawdę dzielisz się swoim doświadczeniem. I tak. powiedz, kiedy, kiedy poczułaś, że. No, że musisz odzyskać kontrolę nad czasem, bo to jest bardzo świadoma decyzja wbrew pozorom, bo to, to zmienia całe decyzja. życie, wywraca do góry nogami. Tak. I to się, to się faktycznie zaczęło jakby całościowo. Zaczęło się od ubrań, bo po prostu postanowiłam już nie tracić czasu na, na pranie, na prasowanie i, i tam były różne zabiegi po kolei, takie jak na przykład zakup takiego, ja to nazywam porowóz. Czyli po prostu zamiast żelazka używam parownicy, takiej wielkiej, stojącej. Potem zaczęła się historia kupowania suszarki do ubrań, żeby się też nie męczyć z wynoszeniem, wnoszeniem. Więc to były takie bardzo, bardzo proste rzeczy, oczywiście, z pozbywaniem się też ubrań. No a potem się zabrałam chyba za swoje finanse. Czyli jakby przejrzałam trochę te swoje wyciągi, doszłam do różnych wniosków, na co bez sensu wydaje, na co, na co za mało wydaje, bo taka kategoria też była. Oraz y, jak zarabiam i kto mi w ogóle płaci za co i czy to jest w ogóle adekwatne do mojej pracy. Więc tak to się, to się jakoś tak po kolei, y, to to porządkowanie zaczęło gruntownie. No i, no i potem chyba najwięcej czasu zajęło mi sprzątanie głowy. Czyli? No, czyli y, no, takie, takie psychologiczne kwestie, czyli musiałam sobie inaczej ustawić niektóre priorytety, na inne rzeczy się trochę zdecydować albo świadomie na przykład czegoś. Odmawiać czy mówić, że czegoś nie zrobię, albo bronić jakichś swoich granic. I robić to oczywiście z przekonaniem, a nie w taki wyuczony sposób, ale no to zajęło mi tak naprawdę cały ten proces kilka lat. A czy problem czasu nie jest tak naprawdę najbardziej związany z naszą pracą? I tak, i nie, bo oczywiście to zależy, jaką pracę kto wykonuje. I z jednej strony można by powiedzieć, że. Trudną sytuację mają ci, którzy są na etacie, bo czasami po prostu muszą wyrobić jakieś godziny, pomimo tego, że być może wcale ta praca by tego nie wymagała. Ale gdyby się przyjrzeć sytuacji freelancerów, to okazałoby się, że oni są w pracy cały czas. I tak jakby nie ma tutaj takiego idealnego rozwiązania, ale ja muszę powiedzieć, że im więcej takich rozmów dotyczących czasu i pracy odbywam, to dochodzę jednak do takiego wniosku, że my mamy ten czas, znaczy, że jego jest naprawdę bardzo dużo, ale to jest właśnie kwestia tej takiej gotowości czy odwagi, żeby trochę po niego sięgnąć, bo to się też wiąże oczywiście z tym, że z czegoś trzeba zrezygnować. Albo na przykład chyba też umieć sobie odpuścić w pewnym momencie, że jeśli nam. bo to chyba najbardziej freelancerzy mają ten problem, że od rana siadają tak jak inni idą do pracy, siadają od rana nawet wcześniej. W co te, czego też doświadczyliśmy w czasie pracy zdalnej i nie wychodząc z tej pracy do 22 najczęściej. No tak, no freelancerzy y, mają o tyle, o tyle trochę trudniej, że nad nimi wisi cały czas takie piętno, takie niebezpieczeństwo tego całego przepływu gotówki. I, i sama wiem, kiedy, y, kiedy uprawiałam taki freelance, zresztą cały czas go uprawiam, ale kiedyś taka y, główna myśl, która mi towarzyszyła była taka, że muszę brać każde zlecenie, bo Anusz nie przyjdzie. A, a jak nie przyjdzie? A jak, a jak nie będzie? Oczywiście to jest jakaś utopia, bo one, one przychodzą, są mniejsze, większe, to jest też kwestia jakiejś strategii, czyli tego, żeby nie brać tylko takich dużych strzałów, tylko właśnie zasilać konto też takimi małymi strzałami, które wiadomo, że mogą być jakoś tam czasem obciążające, ale jednak zapewniają jakąś płynność. Nie? No ale na przykład w przypadku etatowców ten, ten wątek finansowy jest o tyle trudny, że tam trochę nie ma jak... Bez podwyżki zwiększać sobie tych profitów. Więc no każdy jest jakoś tam zakleszczony. I ten czas, kiedy mówimy o nim w kontekście pracy, zawsze się wiąże z finansami. Ale kiedy myślę sobie tak o czasie, jako o czasie, to zawsze dochodzę do wniosku, że gdyby mi na czymś bardzo zależało, to ja bym ten czas znalazła. Może nie w tym momencie życia, może nie dziś, może dopiero za miesiąc, ale, ale jakoś wierzę w to, że, że, że to się da. Ale można odnaleźć ten czas i nie zmieniać pracy? Ciężko jest mi tak, tak ogólnie powiedzieć, bo mhm. sytuacja każdej osoby jest inna, prawda? No ja, ja etatowcom bardzo często sugeruję, żeby na przykład zmniejszyli sobie etat. Oczywiście to się znowu wiąże z finansami, z inną sytuacją finansową, więc, więc każda sytuacja jest indywidualna, ale myślę, że tak, bo. Ja też zresztą w tej swojej pierwszej książce rozpisałam taką matematykę tygodnia, w której yy, tak bardzo schematycznie, ale jednak podzieliłam sobie ten dzień na różne obszary życia, zaspokajając i rodzinę, i sport, i, i te trzy posiłki. No w ogóle taki piękny, modelowy dzień wyszedł i, i tam się naprawdę wszystko zmieściło. Oczywiście to jest jakieś przekłamanie, bo tam nie ma tych momentów takiego przejścia, takiego rozluźnienia. Ży, niewidzialna, yy... A, niewidzialna praca to w ogóle, to już, hmm. to już w ogóle. Ale, ale nie ma tych takich momentów, kiedy na przykład wraca się z pracy i tak się po prostu człowiek pokręci po domu, kota pogłaszcze, tutaj gdzieś zadzwoni, ktoś sobie tutaj obejrzy, przeczytał kratkiem i tak dalej. To jest taki, taki bardziej rozproszony czas. Ale, ale kiedy y, spotykam się z różnymi osobami i pytam, czy udaje im się taki schemat zachować choćby w 60%, to nadal jest nie. No więc gdzie są te godziny? Gdzie jest ten czas? A z drugiej strony... Ym, Świadomie mam cały czas taki raport na swoim telefonie, który mi informuje, ile czasu spędzam przed ekranem. No i czasami to są naprawdę bardzo smutnie, smutne takie wnioski, bardzo smutne. No ale jeśli ktoś pracuje przed ekranem, to jak ma to oddzielić? Wiesz co, no ja, ja mam na myśli tutaj ekran telefonu. No i jednak w mojej pracy coś tam się przez ten telefon da zrobić, no ale umówmy się, no, no na pewno nie cztery godziny. I w ogóle jest y, 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 zawsze, kiedy tak o tym, y, o tym z kimś rozmawiam, to zawsze mówię, że no to zróbmy takie ćwiczenie. Taka bardzo prosta rzecz. Umówmy się, że od dzisiaj nie będziesz chodzić z telefonem do łóżka. Nie jest w ogóle rozpacz. Nie w ogóle nie ma opcji, nie? No, a przecież to jest właśnie ten, to jest ta historia. No, ale że... przecież telefon ma budzik. To jest usprawiedliwienie każdego. Nie, no budzik, jedna sprawa, ale takie czychanie na tym telefonie i podświetlanie się, i jak to mój mąż mówi, świecenie się na niebiesko w nocy to jest druga sprawa. No dobrze, ale powiedziałaś też, że, że pieniądze były jednym z tych etapów. Ja kiedyś, żałuję, że nie jesteś kołczem, bo pewnie powinnam przejść tutaj, rozmawiałyśmy jeszcze z twoimi wydawcami, że, że, że trochę mieli nadzieję właśnie, że, że, że jak wydadzą te książki, przeczytają, to wszystko to jeszcze z twoją pomocą wprowadzą, mhm. ale to chyba właśnie wymaga takiego, takiej przełomowej decyzji, to po pierwsze, ale ja kiedyś przeczytałam, że bo ja usilnie od wielu lat próbuję zarządzać swoim czasem i łapię się na tym, że ja po prostu coraz wcześniej wstaję i i tak lista... z tego nie wychodzi. <laughs> I ta lista, wiesz, gdybyśmy były w telewizji, to bym przyniosła te listy, które mam różne, bo mam takie plany właśnie roczne, przepisywane. Ja codziennie mm -hmm. przepisuję kartkę. No, bardzo krótko, bo to już jest zadrukowana z jednej strony, albo przychodzi mm -hmm. rachunek, to ja na drugiej stronie, ale codziennie ja mam te kartki zawsze na stole i tam notuję, co A to będzie. To jest bardzo ciekawa, to co, co się tam dzieje. No, tam się dzieje to, że, że właśnie przepisuję je potem. Że chyba za dużo wpisuję na jeden dzień. A, tak, to, to Przed jest, naszą tak. rozmową wczoraj podzieliłam sobie jednak to na dni, na trzy najbliższe dni do końca tygodnia. No i co? I, i chyba już będę bardziej zadowolona dzisiaj, przynajmniej z tych najważniejszych rzeczy, bo jakoś dałam sobie szansę. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak. Ja myślę, że w ogóle to, to przeładowywanie listy to jest chyba kluczowy taki punkt, który absolutnie stopuje niektóre działania, a nie mobilizuje. Tak, ja też I jest frustrujące. Jest bardzo. bardzo frustrujące. I ja naprawdę czasami. Ja już mniej więcej wiem, ile czasu coś mi zajmie, czy ile rzeczy mogę zrobić w ciągu dnia, i nawet jeżeli to jest sześć pozycji, to ja i tak w kalendarz wpisuję trzy. Bo zawsze mam nadzieję, że po prostu ta mobilizacja skreślania na pewno doprowadzi do tego, że ja te pozostałe trzy, które gdzieś tam się majaczą, jednak też się uda zrobić. Ja, ja wolę sobie dobierać. Niż, niż przesadzić. Czyli nie tak bardzo szczegółowo to robić, bo widzisz, bo ja potrafię sobie napisać, no tam może o której wstaję i ile czasu mi zajmie na przykład przygotowanie się do rozmowy z Tobą, potem, że o, te... mam nastawiony budzik w telefonie, Ty piszesz o minutniku, ale ja mam budzik w telefonie, często ktoś do mnie, dzisiaj ktoś do mnie zadzwonił, właśnie 8.30 i dzwonił mi ten budzik i znajoma powiedziała, ale co, obudziłam Cię, bo dopiero Ci dzwonię. Mówię, nie, 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 nie śpię od czwartej, a o 8.30 miałam zakończyć jedną czynność i przejść do następnej. No i co z tego, że ja tak planuję? No, jak za dużo. Ja, by... ja wiesz, że kiedyś odkryłam, że ja się spóźniam. Nie dlatego, że kogoś nie szanuję, czy... tylko że ja chcę tyle zmieścić w ciągu godziny jak to odkryłam, to właśnie mm. zaczęłam sobie taki, że nie wiadomo co się będzie działo, to wyjdę z domu. To muszę wyjść, ja też mam, tak. mam, takie, mam takie, czasami nastawiam sobie takie stopery, zwłaszcza jeżeli jestem czymś pochłonięta albo zaangażowana i właśnie żeby mi nie przepadł ten moment, kiedy już teraz to jest ten moment, że musisz nałożyć buty, wyjść. Ale tak jak cię słucham, to ja bym tak powiedziała, że to jest tak za sztywno poplanowane, nie? Tam nie ma takiego miejsca właśnie na to, żeby się coś rypło. No właśnie. Albo właśnie, A to nie? trzeba umieć zaplanować. Tak, znaczy, no myślę, że trzeba planować mniej. Może to jest jednak kwestia ambicjonalna. <noise> to jest psychoanaliza. Dobra, wracamy do pieniędzy. Bo zaczęłam o tych pieniądzach, bo kiedyś to z, z, zupełnie inną miałam motywację. Bo ktoś gdzieś przeczytałam, że ktoś, no, jakiś amerykański poradnik, że dopóki kobieta nie policzy y, swoich wydatków i nie będzie wiedziała, na czym stoi, to nie ułoży sobie życia osobistego. Więc ja stwierdziłam, że to jest dobry... To na pewno był amerykański poradnik, to na nie pewno. było z Twojej książki. Nie, na pewno. I y, y, zaczęłam skr skrzętnie notować y, każdy wydatek powyżej 10 zł. I co ci wyszło? Ulga. Ogromna. By się okazało, że do rzeczy wydajesz te pieniądze? Nawet, nawet jeśli je trwonię, to w momencie, kiedy jako osoba, która samodzielnie płaci za swoje wydatki i za wszystko je utrzymuje rodzinę, to miałam takie poczucie, kiedy je sobie posegregowałam na właśnie na jakieś mhm. na, na jedzenie, na, na, na wyjścia, na, na, na Kobieta, mam taką, yy, bo to prowadzę mhm. już od lat, to się okazało, że nie, pomimo tego, że dużo zarabiałam, bardzo się bałam tego, że na coś mi nie starczy pieniędzy. Że naprawa samochodu to nagle będzie jakiś problem. Mm -hmm. A tu się okazało, że wystarczy, że ja z czegoś yy, yy, zrezygnuję mm -hmm. i, yy, i spokojnie Masz mogę. Los. Tak, i, i to nie jest coś takiego, co, co wymaga jakichś wielkich poświęceń. A jak zobaczyłam, ile w tej kategorii inne, które się wydarzają, się mieści, to sobie powiedziałam, przecież nie jest tak źle. Skąd we mnie ta panika, że mi nie starczy? I to mi naprawdę bardzo pomogło. Ale dopiero, jak sobie to tak. to dopiero doszłaś do tego wniosku. No? A ty no radzisz, żeby, żeby dlaczego rozpisywać? No ja, ja radzę, w sumie podo po, podobno miałam taką motywację. Przede wszystkim ja, ja trochę wzięłam pod uwagę tą taką piramidę Maslowa, która opowiadała o tym, że trzeba taką bazę sobie zapewnić, czyli dach nad głową, bezpieczeństwo, jedzenie, chyba zdrowie i dopiero wtedy człowiek może spełniać te, te pozostałe takie ważne dla niego mm, jakieś funkcje czy, czy zadania. Ja chciałam wiedzieć, ile minimalnie muszę zarobić jako freelancer, żeby mnie komornik nie ścigał. Więc jak sobie tak posegregowałam te wydatki na podstawie tego wyciągu, no to oczywiście została cała masa różnych rzeczy, która właśnie nie jest podstawą. No ale jakoś wartościując, bywa dla mnie ważna. No i to są właśnie te czasami niespodziewane wypadki, znaczy niespodziewane, spodziewane, bo czasami to jest na przykład wizyta u ginekologa, która się zdarza raz na rok, czy raz na pół roku, ale ona się wiąże też zawsze z jakąś receptą, innymi rzeczami, których się po prostu nie bierze pod uwagę, dlatego że to są takie wrzutki raz, raz właśnie na rok, czy raz na pół roku. Ale tam też była cała taka sekcja, na przykład karnety sportowe, właśnie jakieś taksówki itd. i tak ja, dalej. ja po prostu sobie wymyśliłam, że żeby się nie spinać, że ja muszę no to wszystko zarobić, to ja chciałam wiedzieć, ile mam tych takich wydatków, ja to nazwam miękkich, takich, którymi mogę manewrować, i w zależności od mojej sytuacji, od mojej kondycji, od tego, czy ja akurat mam czas, czy mam ochotę, yy, jakby będę, będę za nie płacić, czyli też będę na nie zarabiać. Nie? Bo najpierw ja muszę na nie zarobić, żeby móc sobie na to pozwolić, więc kiedy mogę pójść do kosmetyczki, a kiedy nie? I tak. I, I to mi po prostu pomogło trochę te puzzle tak przekładać. Też jak rozłożyłam sobie to kiedyś na siatce rocznej, wiedząc właśnie, kiedy mam to ubezpieczenie samochodu, kiedy właśnie w razie czego drobny remont wpadnie albo jakaś tam bycie świadkową na ślubie brata i tak dalej, to ja mniej więcej też wiedziałam, kiedy muszę zarobić lepiej, a kiedy mogę sobie tak naprawdę darować. Nie? To też było związane z wyjazdami. Mój mąż lubi wyjazd, lubi spontanicznie, więc y, ja też, żeby się nie stresować, że wyjeżdżam, a tutaj może jakiś klient na mnie czeka, po prostu też sobie wynalazłam dwa takie momenty w roku, kiedy nikt niczego ode mnie nie chce. I ja jakby siedzę sfrustrowana, że zlecenia nie przychodzą, siedzę zamiast być gdzieś, kurczę na plaży za jego kasę. <grywa> Nie? I tak, no więc już jakby się poddałam. Wiem, że to są te dwa momenty w roku, kiedy raczej po prostu w mojej działalności nic się nie dzieje, więc ja sobie wtedy po prostu wyjeżdżam. I masz już spokojną głowę. Ja Mam spokojną się nie głowę. A teraz już oczywiście zabezpieczam to finansowo także, jednak, no, jakby trochę jednak za swoją kasę. No dobrze, czyli to jest to, jest to ważne. W, a, a, a masz też tak, że. Mm... Bo mówisz o tym, żeby nie chwytać wszystkich zleceń, żeby sobie też pozwolić odpuścić. I, i, I mnie się wydaje też, że jeśli się policzy te pieniądze i skonfrontuje z czasem, który się ma, to często się, można się zorientować, że wcale nie trzeba aż tyle pracować. No właśnie, dlatego ja chciałam ustalić taką, taką bazę, wiedzieć, ile ja muszę zarobić, żeby już potem mówić sobie elegancko: Nie, tego nie wezmę. Ale też sobie ustawiłam takie trzy kryteria, na podstawie których dobieram sobie zlecenia. I. W ogóle jest idealnie, jeżeli one trzy są spełnione, ale postanowiłam, że jedno musi być tak maksymalnie. I to zawsze była historia właśnie finansowa, czyli że być może to są, to są takie pieniądze, że po prostu no, nie odmawiasz, bo to ci zabezpiecza ileś tam tygodni i, i, i po prostu warto. Chociaż też nie za wszystkie pieniądze zawsze się zgadzałam. Brać zlecenia to też, jest, to też tam jest taki punkt etyczny, ale to, to już na inną rozmowę. Drugim takim warunkiem była dobra atmosfera. Dobra atmosfera, właśnie fan, zabawa, taki tak naprawdę rozwój, bo to zawsze okazywało się potem, że, że ja z tego czerpię albo, że poznaję kogoś, z kim potem kiedyś coś robię, więc, więc coś, co mnie kręci, coś, co powoduje, że klaszczę w dłoni, myślę sobie, o fajnie, to też się na to decydowałam. A trzeci był prestiż, czyli to były takie historie, które być może w tej chwili nie, nie owocują, ale warto jest mieć je w CV albo właśnie po to, żeby się czegoś nauczyć albo być może kiedyś zaprocentują. Więc, więc takie, były, takie były kryteria i jak sobie przejrzałam zlecenie które brałam wcześniej, to się okazało, że, że żadne z nich nie spełniało żadnego kryterium. No więc no, nic dziwnego, że trochę mi się to rozjeżdżało, że pracowałam jak nienormalna, a, a na tym koncie nie było tak. I tak miałeś jak... uczucie, że jesteś cały czas w pracy, bo jeśli ten drugi punkt no tak. z tego zestawu, czyli że masz z tego fan, jest, to nie masz aż takiego dojmującego poczucia, że, że, że ktoś ci ten czas zabiera. Nie, nie, a potem w ogóle jeszcze zrobiłam tak, że sobie. Ja w ogóle jestem dziwnym przypadkiem, jeżeli chodzi o to, o to zajmowanie się czasem, bo ja właśnie unikam tych słów zarządzanie czasem i tak dalej. Mówię, to jest związane z tym, uważam, moim brakiem kompetencji, ale też jakąś taką niechęcią do, do takiego treningu wewnętrznego. Nie? No i też wiem, że, że, że wszystkie osoby, które się zajmują się tym czasem, właśnie lubią wszelkie kolorowe postity, w ogóle kolory i, i zakreślacze i milion planerów i tak dalej. No więc ja nie znoszę. Znaczy, nie bronię nikomu, ale ja, ja naprawdę nie mogę, ale ten jeden, jeden raz naprawdę sobie pokolorowałam różnych klientów, rozłożyłam, go, rozłożyłam ich na tej siatce tygodnia. No i tam doszłam do takiego ciekawego wniosku, że taki klient, który zabierał mi bardzo dużo czasu i teoretycznie płacił najwięcej, albo był tak nieprzyjemny i tak, tak w ogóle wymagający, że jak sobie to skonfrontowałam z innymi klientami, którzy zajmowali mi, nie wiem, jedną piątą tego czasu, to stwierdziłam, że ja wolę mieć. Kilku takich maluchów, niż tego jednego, który mnie tak, tak obciąża i tak z taką niechęcią po prostu na niego patrzę. Więc, więc ja jednak zachęcam do takiego, do takiej kolorowanki, do takiego puzla, bo można się zdziwić, jak te proporcje się układają. Poza tym, proporcje chyba też są ważne wtedy, kiedy. Hmm, zazwyczaj, kiedy zarabiamy więcej, to mamy też takie poczucie, że musimy pracować więcej. E, I e, ja mam przyjaciółkę, która no, też jest dziennikarką, ona tylko cały czas czynnie wykonuje ten zawód i, i ona zawsze mówi: no jest, no jest trochę sfrustrowana z, swoimi zarobkami. E, a ja któregoś dnia sobie uświadomiłam: no tak, ale ona jeździ razy w roku na wakacje? No coś za coś, nie? E, tak, jest. No, ma jakoś. No, jak ma ten czas wolny, to ma ten czas wolny, pomimo tego, że no, ma tam roz, rozpisane to wszystko. A ja myślę, sobie, ja zarabiam, no, może nawet trzy razy tyle, ale tyle ile wydaję na obsługę mojego domu, mhm. tego, żeby to wszystko funkcjonowało w tym czasie, kiedy mnie nie ma. E, mhm. I w efekcie nigdy nie jestem na wakacjach, bo zawsze coś. Zawsze jest coś do zrobienia. Muszę zrobić i no to się złapałam na tym, że ona wjedzie luksusowe życie, zarabiając o wiele mniej. Mhm. No tak, I, tak bywa. I te proporcje chyba są yy, bardzo ważne, bo ja myślę, że jak się policzy te wydatki, o których mówisz, to nagle sobie człowiek uświadamia, że może komfortowo żyć na przykład za połowę. Tak. I przeżyje I, tak. i będzie żył o wiele lepiej niż zarabiając dwa razy tyle. Tak, i to muszę powiedzieć, że ten, ten taki test wiele razy powiódł się w przypadku moich przyjaciółek, które miały malutkie dziecko i pracowały na przykład na etacie. I w pewnym momencie decydowały się właśnie ten etat skrócić, na przykład do trzech piątych. I oczywiście to finansowo oznaczało jakąś tam roszadę, ale ten odzyskany czas, te dwa dni w domu, czy też te dodatkowe godziny, kiedy one mogły. Nawet nie mówię, że poświęcić temu dziecku, bo wiele z nich miało wtedy dzieci, w, powiedzmy, w przedszkolu czy gdzieś. Ale odzyskały ten czas bycia w ogóle w domu, czy w ogóle same dla siebie, no było bezcenne. Oczywiście warunkiem jest to, żeby nie mieć nie wiadomo ilu kredytów i tak dalej, ale tak, no, no czasem po prostu trzeba zrezygnować z, z, tych, z tych dóbr. Dobrze, to teraz takie rzeczy, które sami sobie fundujemy, czyli te komunikatory. Powiedziałaś o tym telefonie. Żeby nie chodzić z nim do łóżka, ale my przecież no, tylu platform chyba komunikacyjnych, ile jest teraz, to chyba nie było nigdy. Nie znoszę tego. I, 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 i zawsze naiwnie sobie jeszcze to włączamy, nie wiadomo po co. I... No tak ja, tak, ja tutaj poddałam się w pewnym momencie, bo okazało się, że właśnie te, te, te grupy rodzicielskie moich dzieci z placówek szkolnych i przedszkolnych Kontaktuję się tylko przez WhatsApp, no więc musiałam go zainstalować, ale zastrzegłam, że tylko dla tych dwóch grup i nigdy z nikim nie rozmawiam więcej. Mam też wspaniałych sąsiadów, z którymi prowadzimy taką komunę. Jak jest potrzeba mleka, no to, to po prostu idziemy po mleko. No ale oni z kolei jakoś uwielbiają Vibera. I musiałam założyć Vibera, bo na moje smsy... Messengery, i tak dalej, w ogóle nie reagowali. Więc to jest też dla nich taka otwarta ścieżka. Przy czym, tak jak mówię, no, zostałam do tego zmuszona, tak to działa, ale ja włączyłam powiadomienia. Czyli ja y, nie reaguję na wszystkie te pikacze, jak ja to mówię, tylko to ja sama decyduję, kiedy ja zajrzę i odpowiem. I też chodzi mi o to, żeby właśnie nie odpowiadać w jakiś rwany sposób. Taki, ktoś mi tak ładnie powiedział, że niektórzy zamiast kropki używają entera i tak po prostu tam lecą te wiadomości. Nie? Y, więc, y, więc ja się trochę nie zgadzam na to, żeby te zaczepki były tylko na zasadzie tej drugiej strony. Ona wie, jak mnie wydzwonić w razie czego, ale jeżeli tam wysyła mi nie wiadomo ile wiadomości i wiemy, jakiej treści z to są wiadomości. Eee, ja widziałaś to czy tamto. No to jak jakby ja się bardzo chętnie z tego pośmieję, czy obejrzę, czy porozmawiam, ale wtedy, kiedy będę miała na to czas. Więc to się dzieje w momencie, kiedy ja zaglądam po prostu. Ja po prostu mam taki rytm, że kilka razy dziennie zaglądam do tego messengera i patrzę, coś wpadło, no to, to odpowiadam. Nie to nie. A będę teraz adwokatem diabła, bo y y y y y Młodsze, zwłaszcza pokolenia, służbowo komunikują się właśnie przez, mhm. zwłaszcza przez messengera. I ja tak, odkryłam, ja że straciłam bardzo. kilka intratnych zleceń, nie zaglądając do skrzynki inne. Tak, znaczy tak. Ja też często mam takie zapytania przez messengera, ale nie wiem, jak ty to robisz. Ale ja zawsze proszę, żebyśmy się potem przenieśli z tą całą korespondencją na maila. Czyli ja tak jakby pilnuję tej czystości tego komunikatu. To się Maile. oczywiście. To się oczywiście wiąże z tym, że wiele razy ktoś mi wysyłał jakiś numer telefonu gdzieś na Messengerze i ja po prostu przeszukując te, tego Messengera ni cholery nie mogłam tego znaleźć, bo się okazało, że jeszcze jedna osoba akurat do tego wątku została podpięta. No w ogóle bez szans. Więc ja zawsze proszę, ja lubię w ogóle zaczepki Messenger'em. Spójrz maila, coś ci wysłałem i tak dalej, ale, ale jednak mail. No a maile? Ile masz nieprzeczytanych wiadomości? Nie, nie mam tak. Nie mam tak. I, i nigdy tak nie miałam. Nigdy tak nie miałam bardzo, bardzo o tą skrzynkę dbam, ale tutaj też wprowadziłam kilka zasad. Przede wszystkim mam dwa adresy mailowe, a nie pięć, tak jak kiedyś. Więc jeden adres mailowy służy mi właśnie do tej takiej głównej komunikacji, a drugi jest na, tak jak ja tą mówię, spady, na te wszystkie subskrypcje, zakupy. Wszystkie te takie potwierdzenia, kiedy coś trzeba jakieś hasło uwiarygodnić, to mam, to mam taki drugi adres mailowy, jakieś, jakieś bilety samolotowe czy PKP, i tak dalej. No a ten główny mail. Mam dwa sposoby odpisywania na maile i myślę, że to też po prostu działa na odbiorce. Jeden jest bardzo taki, no, trochę kontrowersyjny, może. Bo kiedy pracuję z kimś w zespole albo z kimś, z kim się już dobrze znam, albo właśnie jest jakiś taki gorący moment na linii, to ja w zasadzie nie piszę wiadomości, ja tylko w temacie maila piszę to, o co mi chodzi. Żeby ta osoba nie traciła czasu na te wszystkie dzień dobry, do widzenia, dziękuję, było wspaniale. Ale i tak, co tak. jedno zdanie wystarcza? No czasem wystarcza. No czasem, jak zdarzy mi się wysłać nie ten plik, to piszę olej tamtego maila. I tyle, i ta osoba już też jakby nie, nie traci czasu, żeby wchodzić, zagłębiać się w te, w te informacje, więc ja, ja bardzo lubię w tytule maile już od razu zawrzeć o, o co mi chodzi. Przypominam spotkanie jutro o 15, koniec. No co tam więcej pisać, nie? Więc ja, ja słynę z takich jednozdaniowych yy, maili, czasami nawet zaczynam treść tego zdania w tytule, robię trzy kropki i kończę je w treści maila, jeżeli już mi temat na to nie pozwala. Ale drugi, y, drugi sposób pisania maili y, polega na tym, że ja czasami mogę nie odpisywać tak szybko, jak, jak ktoś by tego oczekiwał, ale kiedy już odpiszę, to faktycznie to przechodzi tak przygotowane, że potem, jeżeli ktoś sobie tego maila flaguje czy zasejwuje, to wszystkie te informacje w tym jednym mailu ma. Czyli ja, ja nie robię tego, co czasami właśnie się robi w Messengerze, że każdą jedną wiadomość, każdą jedną myśl, która przyjdzie mi do głowy, po prostu naciskam send. Ja przychodzę mi do głowy te myśli, dlatego mam kilka takich y, odpalonych y, notatek, czy też po prostu notuję sobie na kartce, i ja układam to w punkty, tak, żebym też potem mogła nawet sama się do tego odnieść. I to jest ciekawe, bo ja, ja to na tyle tak y, spójnie i, i tak y, w taki zwarty sposób przygotowuję, że ja czasem, jak wyślę tego maila, to ja sama go sobie flaguję, żebym wiedziała na co myśmy się w ogóle umówili. No ale myślę, że jest taki konieczny savoir vivre, coś mailowy zwłaszcza, którego myśmy chyba nie przeszli. Piszesz o tym, że Agata Pasent się kiedyś zorientowała, że jak wstaje wcześniej, to nie wysyła tych maili. Ja mam na to taką metodę, że, że po prostu trzymam je w roboczych tak gdzieś do 8.30 i wtedy no to widzisz, wysyłam. I to jest taki ciekawy... Ale wiesz co, bo, ale to się wiąże też z tym, że y, ludzie, którzy pracują właśnie w weekendy albo po godzinach, generują innym ludziom dodatkową pracę przez to, że pracują... To znaczy nie jest, y, oni pracują, w, 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 poświęcają na to wolny czas, w związku z czym, jak człowiek przychodzi na przykład w poniedziałek do pracy, to już nie ma szans, żeby się wyrobić z tą Odkopał. listą, tak, żeby mhm. się odkopać. No Kiedy masz na to sposób? No, tutaj mam takie dwie sprzeczne myśli, co jest w ogóle ciekawe. Bo ja w tych swoich książkach właśnie raz zaprezentowałam jedną, a potem sama sobie zaprzeczyłam. <laughs> bo, bo, bo ja też tak uważałam, że, że, że powinien być zachowany jakiś limit, jakiś przedział, w którym wysyła się te wiadomości i tak dalej. I że właśnie, jeżeli mam taką fantazję, czy taką potrzebę napisać coś w nocy, to że ja po prostu mogę ten, to, to przechować w tych, w tych draftach i nacisnąć w poniedziałek o 8 rano. No ale różne sytuacje, różne rozmowy sprawiły, że trochę zweryfikowałam tą postawę. Przede wszystkim zweryfikowałam ją tak wewnętrznie, bo ja jestem sobą i ja bardzo lubię czasami tak w nocy przysiąść i coś zrobić. No, taki mam swój wewnętrzny rytm. Naprawdę jest taka, że ten świat nie sprzyja trochę czasową, znaczy tylko właśnie z kowronką. I dlaczego ja muszę sama się dostosowywać do tego, że ktoś tak marzy, tak świat został ułożony. No bo to jest też tak, jak, jak, jak napisałam w książce, każda spółdzielnia ma ten swój czas ciszy nocnej i tego, kiedy możemy wiercić wiertarką. A jeżeli chodzi o, o wysyłkę maili czy właśnie telefony, to nie ma tego tak. Bardzo, znaczy, co my wiemy? Czy o ósmej jest ok, tak? Ale o szóstej jest ok, czy nie? A telefon po dwudziestej jest ok, czy nie? A telefon od szwagra. Yy, I jakby tutaj nie ma takich ram nie? I każdy musi je sam, yy, każdy je musi sam ułożyć. I pamiętam, jak kiedyś w jakiejś dyskusji próbowałam obronić to, to swoje stanowisko, że właśnie, że ktoś mi wysyła yy, w weekend to raz, że on sobie wystawia taką wizytówkę, jak to, czyli on w ogóle nie potrafi nie pracować i tak dalej. To jest, to jest nieprawdą, bo ludzie sobie po prostu różnie to układają. Ale, ale właśnie, że on mi tak wchodzi w, w ten mój wolny czas i, i ja nagle muszę dostawać maile o trzeciej w nocy. No i ktoś mnie zapytał, no a co robisz o tej trzeciej w nocy przed tym komputerem, ty? No i, no i słusznie, no. no co ja robię? I co prawda nadal nie mogę się przełamać, żeby wysyłać te maile o tej porze, o której, o której to robię, ale już przestałam tak krytycznie patrzeć na tych, którzy to robią, bo Myślę, że nie, nie wiem wszystkiego, nie znam, nie znam tego tła yy, i nie znam tych okoliczności, i, i może po prostu po drugiej stronie jest też yy, właśnie taki, taka sowa jak ja, albo może ktoś jest na innej półkuli i yy, no, nie mnie to oceniać, więc mm -hmm. ja mogę dbać tylko o swoje granice i, 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 i wysyłać te wiadomości wtedy, kiedy ja chcę, i odbierać je wtedy, kiedy ja chcę. To ja jestem odpowiedzialna za to, kiedy ja je przetworzę, a nie ta strona, która je wysyła. A jak praca zdalna zweryfikowała Twoje, twoje pierwsze, jakby to, to, o czym wcześniej pisałaś? Praca zdalna, ale w którym kontekście w ogóle czasu? Nie, w kontekście, w kontekście pandemii, no bo to się tutaj też. Mhm. No tak, to, to, jest, to jest ciekawe, bo, bo ta pierwsza książka powstawała, jak jeszcze pandemia no tak delikatnie rysowała się na, na tle. No. Mój pomysł jest przedpandemiczny, znaczy ja, ja, ja o tym czasie myślałam wcześniej i, i bardzo było dla mnie ciekawe, ale to w tych pierwszych tygodniach pandemii, bo potem to już wiadomo, że było dosyć koszmarnie. Ale trochę śledziłam Instagram i wypowiedzi, zwłaszcza mam, yy, które dwojako reagowały. Znaczy w ogóle były dwie reakcje, I nie tylko mam, tylko w ogóle, tylko w ogóle społeczne. Yy, jedna reakcja, która dotyczyła akurat no znowu wracam, mam, one pisały, że w końcu się cieszą, że tak bezkarni mogą pobyć w domu. Tak po prostu bez tłumaczenia dlaczego. Zostały do tego zmuszone, jest taka trochę przykrywka i tak dalej. A druga była taka, było takie święte oburzenie i przerażenie, że Jezu, i co, ja teraz muszę z tą rodziną w tym domu? Ale że tak cały dzień. I tak dzień za dniem. Oczywiście ja mówię o tych pierwszych tygodniach, które tak jeszcze nie dały w kość, ale myślę, że to dobrze obrazowało to, jak w ogóle postrzegamy czas wolny. Ja pamiętam kiedyś kiedyś moja polonistka w liceum powiedziała, że powołała się na jakiś taki cytat, że dać więźniowi skrzydła, to zamiast odlecieć, zacznie nimi zamiatać. No to, to była trochę taka historia, więc, więc dlatego ja tak może się tak opieram tym wszystkim kołczerskim radom, itd. i tak dalej i bo, no bo mi się wydaje, że dopóki ktoś tak sam nie podejmie takiej decyzji i nie będzie chciał po prostu czegoś zmienić, I nie mieć miał takiej potrzeby, to, to ja jestem jak najdalej od tego, żeby kogoś do tego namawiać. Ale myślę, że też że pandemia pokazała, jak ludzie chcą właśnie inaczej zarządzać swoim czasem i czasem pracy, że po jakimś czasie, po tym, po tym mm -hmm. szoku jednak docenili to, że mogą, nawet jeśli pracują gdzieś na etacie, to że mogą bardziej na własnych zasadach, że jeśli ktoś jest sobą, tak. To zrobi to wszystko w tym czasie, kiedy, mhm. kiedy najowocniej pracuje, a nie będzie się męczył od 8 rano do 12 z i, i tak, ze kawami. Tak, ja się świadomością. staram staram się tą pandemię postrzegać, jakkolwiek to zabrzmi jednak w taki pozytywny sposób. Znaczy, szukam pozytywów i, i myślę, że to był ciekawy test yy, i ciekawy taki eksperyment i doświadczenie. Niech ono już odejdzie, ale tak, ja też, też lubię się do niego odnosić i o tym też pisałam. Yy. No naprawdę, jeżeli zdarzy się tak, że, że zostaniemy znowu zamknięci albo, że zachorujemy na coś, co nam nie pozwoli wychodzić z domu, to ja już nie mam tego dzikiego przerażenia jak kiedyś, że, że, że po prostu jesteśmy zamknięci. Ja wracam do jakiegoś trybu, ja już wiem, z czym to się je. E, moje dzieci wiedzą, wie, wiedzą jak z tym zadziałać. Ja już trochę wiem, co tam gotować, jak gotować. Już po prostu sobie to przetestowałam. Nie? I teraz mam takie poczucie, że jestem dwa dni z Katarem co mhm. to jest, nie? To już przedstawia się takim wyzwaniem. A dlaczego my mówimy, e, bardzo często to słyszę, że co się dzieje, że ja mam mniej czasu? Dlaczego tego czasu mam mniej? Bo wydaje mi się, że przyszło nam żyć w czasach, kiedy jest bardzo dużo bodźców i bardzo trudno jest te bodźce minąć. Znaczy nawet jeżeli ja sobie postanowię, że z tym telefonem nie będę chodziła do łóżka, to jednak y, grono znajomych, których mam. Jak ja sobie porównuję do czasów, w których żyli moi rodzice, no to przecież oni myślą, że ja chyba zwariowałam, bo mam tylu znajomych, nie? Y, czy, czy, czy wszystkie imprezy, czy wernisaże, czy po prostu wyjścia, czy, czy nawet gdybym... Ja bardzo szybko czytam, bardzo lubię czytać. Y, to jest niemożliwe, żebym ja przeczytała wszystko, co się na rynku pojawia, nie? Kiedyś to naprawdę było wielkie wydarzenie i można było to przez to przejść i to przeżyć. A teraz myślę, że w związku z taką dostępnością i z tym, że jednak żyjemy w wolnym kraju, Fajnie jest po to wszystko sięgać. I teraz też, żeby, żeby nawet podjąć taką decyzję, na co się decyduje, a na co nie, po co będę sięgać, a, a czego nie, to też znowu zajmuje czas. Ja wiem, ile czasu mi zajmuje, żebym, bo akurat u nas w domu ja jestem odpowiedzialna za to, żeby wybierać nam jakieś wartościowe filmy do oglądania na wieczór. I ja wiem, ile czasu mi to zajmuje, żeby wybrać coś, co mnie będzie interesowało, ale też, żeby mój mąż nie przysnął. I a wybór wakacji? A nie, tutaj to mamy prostą sprawę, bo zawsze w to samo miejsce. No więc. właśnie do tego. To tylko w takim przypadku. Tak, ale my, my zawsze poza tym wyjazdem jeszcze decydujemy się na jakieś właśnie takie spontaniczne historie. Ale my jesteśmy, no akurat tutaj się dobraliśmy tak, że, że nam wystarczy powiedzieć słowo i my jesteśmy w 15 minut spakowani. Czyli co, czyli tak naprawdę bo powiedziałaś o tych pierwszych krokach, które trzeba zrobić, żeby odzyskać czas, ale trzeba się nastawić chyba na to, że będzie się rezygnować. No tak. Żeby coś zyskać, tak? Tak, tak, tak. Mi się wydaje, że jednak w zmianę, w jakąkolwiek zmianę zawsze jest wpisana ta utrata czegoś. Mm -hmm. Czyli coś tam, gdzieś czegoś trzeba będzie zrezygnować, albo coś odpuścić, albo, albo w czymś nie brać udziału. I, I myślę, że też chodzi o taką samoświadomość. Zresztą takie pytanie, które często do mnie wraca, co to znaczy być zorganizowanym? I czasami ktoś mówi, że na przykład się mnie zaprosić do domu, bo na pewno on ma taki bajza, a ja na pewno nie. No więc nie, ja mam... Tak jak każdy. Może mam tego trochę mniej, bo już trochę nad tym zapanowałam, ale, ale czy ja mam taki porządek, czy ja mam tak sterylnie, czy to w ogóle w tym organizowaniu chodzi o porządek? No nie. Mnie się wydaje, że w organizowaniu yy, chodzi o to, żeby jednak wiedzieć, co się lubi i co się chce, a czego się nie chce. I żeby też wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby dostać to, czego się chce. A przynajmniej znać jakieś takie swoje przyzwyczajenia, mm -hmm. czy w ogóle... No to jest, to jest też... Yy, to się pojawia też czasami na warsztatach kiedy proszę, żeby sobie zwizualizować swój dzień. Taki komfortowy, fajny dzień, który płynie dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Co tego dnia robimy, co jemy na śniadanie i tak dalej. I to czasem nawet na tym śniadaniu już utyka, bo ludzie nie wiedzą, co to na śniadanie by chcieli zjeść. Bo, są, bo, bo, bo po prostu nigdy nie mieli na to czasu, brali to co było, albo to co akurat mijali gdzieś po drodze w sklepie, jakby nie mieli takiej, nie mieli takiej fantazji, czy takiego pomysłu, że przecież oni mogą sobie zrobić to jajko sadzone ze szczypiorkiem i z czymś tam. Nie? A, a mnie się wydaje, że jak, się, jak człowiek sobie trochę wizualizuje te rzeczy, no to potem łatwiej jest mu... By to zaplanować, czy sobie, czy sobie to, to spowodować. Nie? Ja oczywiście yy, yy, nie jestem tutaj naiwna i też, i też nie jestem jakoś oderwana od rzeczywistości. I od razu muszę powiedzieć, że w tej zmianie zawsze zawarty jest ten regres, czyli ten moment, kiedy znowu powtarzamy te stare nawyki nie? i wracamy do tego właśnie chodzenia z telefonem do łóżka. No ja, ja tak mówię cały czas o tym, bo to jest coś, z czym ja cały czas walczę. Więc, jak ktoś ma wyobrażenia na mój temat, jak to ja po prostu wszystko mam pod linkiem. No więc nie. Znaczy, ja, ja naprawdę staram się to zrobić bardzo takim ludzkim tematem i takim, i takim zwyczajnym. To są takie rzeczy, z którymi trzeba się mierzyć i one po prostu wymagają uważności. Jak ktoś znajduje w sobie siłę, żeby trochę więcej temu tematowi uwagi. Poświęcić to, wydaje mi się, że wyjdzie na tym dobrze, ale jeżeli na ten czas nie ma w sobie tej siły i, i po prostu nie ma do tego głowy, to też okej. Okay. Ale ja myślę, że w tym, temu wszystkiemu przyświeca jedna taka wielka filozofia, żeby sobie odpuścić. Bo nawet, no tak. czy sobie odpuszczasz w tym, że czegoś nie robisz, bo, bo nie lubisz tego albo masz poczucie właśnie straconego czasu, a czujesz, że powinnaś, bo to jest chyba taki, zwłaszcza nas kobiet, główny problem, że, że mamy takie poczucie, że powinnyśmy. Ale, a z drugiej strony, jak ci to nie wychodzi i chcesz godzinę więcej spędzić mhm. z tym telefonem, bo masz na to ochotę, no to też sobie odpuszczasz. Czyli to jest taki. Nie, no oczywiście. To yy, znaczy. Ja w ogóle nie, nie jestem zwolenniczką jakichś takich zasad czy prawd, które mają być jakieś uniwersalne, bo wydaje mi się, że ludzie są jednak tak różnorodni, że, że no nie da się wszystkiego na jedno kopyto. I ja zawsze powtarzam, że jeżeli Tobie coś służy, jeżeli nie nie służą te zakreślacze, ale Tobie tak no to ekstra, znaczy, korzystaj z tego, co, co, tobie, co, co tobie służy, ale, ale nie bądź po prostu jak ten baranek, który idzie na rzeź i, i po prostu bierze wszystko, co ktoś powie. No, każdemu działa coś innego i każdemu w innym momencie. I ja też sama, sama po sobie to często weryfikuję, więc, ym, więc tak, to jest związane z odpuszczaniem, ale ja też y, zawsze zaskakuję, zwłaszcza jeżeli spotykam się czasem z dużymi firmami, właśnie teraz miałam taką sytuację, kiedy właśnie przedstawiłam się w naprawdę gigantycznej firmie, niestety nie mogę powiedzieć mhm. jakiej, yy, i właśnie powiedziałam, że ja tutaj przyjechałam, właśnie opowiadać o tym, jak odzyskać czas, ale uwaga, nie na pracę. I taka była mała konsternacja, <głosy> <głosy> bo chyba jednak spodziewano się, że ja tak podniosę efektywność. Ja powiedziałam, no nie, chodzi o przyjemność, chodzi o radość, bo co z tego, że masz tą kasę, jak nie pamiętasz, jaki kolor ma niebo. Ale bo ty jeszcze radzisz, znaczy radzisz, nie radzisz, nie mogę używać tego słowa, ale to już przyzwyczajenie, żeby zapisywać też przyjemności. Żeby je planować. Tak, ja w ogóle uważam, że od planowania przyjemności trzeba zacząć, bo inaczej w ogóle to się nigdy nie uda. No, 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 czyli co, ta, tak, ta lista, ta, to już wiem, jaki jest problem mojej listy, czyli ja muszę to znaczy, zaplanować. Tak, znaczy ja w ogóle na, na, na tej siatce y, kalendarza, ja w ogóle zawsze lubię ten widok tygodniowy, czasem miesięczny, to zależy, y, zależy, jakie tam aktywności mam wpisywać. To ja zawsze w pierwszym momencie wpisuję przyjemność. Znaczy, przyjemność jest na pierwszym miejscu, bo ona zajmuje bardzo mało czasu i w ogóle kiedyś zrobiłam te kolorowe puzzle, o których wspominałam, właśnie w kontekście tego, ile czasu poświęcam na pracę dla siebie, w takim po prostu kalendarzu googlowskim I, i te moje rzeczy były na niebiesko, a te takie klienckie na czerwono, i sobie tak. Włączany. no to to był smutek, no bo to albo było po prostu czerwone, jak cię nie mogę, albo takie jakaś taka delikatna poświata niebieskiego gdzieś tam, nie? No i, i po prostu to, to nie jest jakaś prawda objawiona, wielka, ale jak się z pracą ma zaległości, to jednak zawsze człowiek znajdzie sposób, żeby to nadgonić. A jak mi ucieknie przyjemność, to raczej już nie że one po prostu uciekają. Ja mam kilka takich rzeczy. Wiem, że się mówi, że nie powinno się w życiu niczego żałować. No, żałuję. Mam takie, mam takie dwa wyjazdy, na które nie pojechałam właśnie, bo w ostatnim momencie odpuściłam. Ach, bo tutaj za dużo pieniędzy, a tutaj musiałabym... I żałuję, bo myślę, że trzeba było, bo już nigdy potem nie było do tego powrotu. A jak mówisz o tych rezygnacjach i o że trzeba się pogodzić z tym, żeby coś stracić to z perspektywy, bo ile lat już to w swoim życiu stosujesz te zasady? Ja nie wiem, bo to się słuchaj, to się wzbogaca z każdym miesiącem. Myślę, że taka, taka myśl, że ja muszę coś zrobić to się pojawiło, jak się urodziło moje drugie dziecko. Bo ja też może powinnam wspomnieć, że przy pierwszym dziecku tak się zajechałam skutecznie. No, dziecko też było wymagające, ale ja nie, nie odpuściłam z pracą, nie dałam sobie pomóc. I, i straciłam jeden błędnik, więc ym, ale dopiero przy drugim zaczęłam tak trochę się tak bardziej rzucać, że tak powiem. Tak myślę, mm -hmm. że moja rodzina myślała, że ja się tak trochę ciskam. A ja tam po prostu zaczęłam się rozpychać o swoje, z, przełamywać jakieś schematy, do których wszyscy byli przyzwyczajeni. Były takie, ale jak? Ale zawsze robiłaś, a teraz nie robisz. No, no nie robię. Ale, ale jakoś potem to zaczęło tak rezonować, że oni, że oni wszyscy odkryli, że dostają... Coś więcej ode mnie niż, niż, niż to, co wcześniej. I, i, I na przykład moja mama na pewno jest bardzo szczęśliwa, że już teraz, jak do niej przyjeżdżam, to już nie śpię, tylko. Tak, to jest ten syndrom. Przyjeżdżamy <laughs> do rodziców tak, i natychmiast jest. idę spać. spać. Niestety tak, więc... Bo tutaj ktoś się zaopiekuje i zajmie wszystkim. Jeszcze ugotuje, ugotuje a nawet to... przyniesie na pięterko, no, na tak, blaszka. Tak, no, tak, tak, trudno to jest, z tego. Tak, tak. Coś czy, widzę się na tej kanapie. Też. Ale y, z, tej, z tej właśnie perspektywy tych lat, to y, oprócz właśnie masz poczucie tych wyjazdów wcześniejszych, ale masz poczucie, że coś straciłaś? Nie wiem, że... Tak, ja, ja, ja bardzo żałuję, że ja dostawałam bardzo wyraźnie te sygnały, zanim jeszcze w ogóle dostałam, zostałam mamą i, i Prowadziłam firmę z, ze swoją najlepszą przyjaciółką i myślę, że popełniłyśmy obie wiele błędów I, i naprawdę jakimś cudem udało nam się tą firmę potem rozwiązać i zachować przyjaźń. I ta przyjaźń jest naprawdę fajna, ale byliśmy o krok od tego, żebyśmy już nigdy nie mogły na siebie spojrzeć i, tu, i tutaj myślę, że że szkoda, że razem pracując straciłyśmy tyle takich fajnych okazji, żeby gdzieś razem wyjść, coś razem zrobić czy gdzieś porozmawiać. Po prostu tylko praca, 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 praca. Nie? Takie, takie fajne lata życia mam wrażenie, że straciłyśmy na to, żeby pakować jakieś paczki albo właśnie coś robić po nocy, albo się razem martwić. Więc tak, tego mi, tego mi żali. Żali mi tego, że właśnie te, tego mojego męża, który właśnie ma taki. Zryw wyjazdowy i taki ma właśnie pomysł, że e, ja choć zbudujemy iglo, coś tam nie. I, I ja czasami odmawiałam, bo byłam po prostu zmęczona, więc, więc tego jest mi trochę żal. No a taki drugi mój żal, który zresztą bardzo mnie jeszcze trzyma i tu się zawsze muszę z nim. Długo układać, to jest żal, że jednak moja córka dostała mnie, czyli moje pierwsze dziecko, w, taki, w takiej odsłonie naprawdę bardzo zmęczonej matki. Bo ja teoretycznie z nią byłam, ale ja się, że myślałam, byłam zupełnie gdzieś indziej I, i tutaj mam takie nieustające poczucie winy, aczkolwiek, przyznam, jak, się, jak, jak, jak sobie z nim radzę, bo może to komuś też pomoże, zaczęłam sama sobie tłumaczyć, że ja jej dałam tyle poczucia bezpieczeństwa, ile sama wtedy miałam. A że miałam go niewiele, bo trochę mm -hmm. mi brakowało tego wsparcia, no to, to tak to wyszło. Więc, więc, więc nie chodzi o to, że tą winę przerzucam na kogoś, tylko tak bardziej siebie tłumaczę. No, dałam tyle, ile miałam. Mm -hmm. A co zyskałaś teraz? Co teraz zyskałam? No. Zyskałam bardzo dużo relacji. I takich też emocjonalnych, różnych przeżyć. I to nie tylko tych, tych, tych super fantastycznych, tych świetnych, kiedy się śmieje aż tam do zaciskania nóg. Ale też dla mnie bardzo ważne było to, żeby mieć ten czas na kryzysy, które występują czasami w rodzinie. I bardzo ważne było dla mnie to, żeby być przy śmierci siostry mojej mamy, z którą wiedziałam już, że jest bardzo źle i ja faktycznie przeczuwając jakoś ten moment, spakowałam się i po prostu pojechałam te 200 kilometrów, zostawiając tutaj wszystko I, i, i przez 4 dni przy niej czuwałam i tak uważam, że zostałam obdarzona tym doświadczeniem i oczywiście ono było dla mnie trudne, ale, ale jestem bardzo wdzięczna losowi, że, że mogłam I, i, i bardzo chciałabym móc czy znaczy mieć zawsze taką, taką możliwość, że gdyby coś, to ja po prostu zawsze mogę być, a nie że, że praca. A nie, że tutaj zaraz mi nie starczy na coś, bo, bo umówmy się, to nie chodzi tylko o to, że ktoś jest zakochany w pracy, tylko właśnie no, finansową czasami sytuacja nie pozwala, no nie może sobie pozwolić na różne rzeczy. No więc ja robię wszystko, żeby na te rzeczy właśnie móc sobie pozwolić, żebym, żebym właśnie mogła sobie też radośnie z synkiem z przedszkola wrócić mm. i, i machać sobie liściami, które spadły, a nie tylko go cały czas pospieszać, choć choć, 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 bo ja już tam jakiegoś maila, nie? No, byłam tam. Mm. Było fajnie, było ekscytująco. W ogóle nie żałuję tego, że tyle zasuwałam, ale, yy, no, ale teraz bym czegoś innego może już posmakowała. Myślę, że jednak tak, znaczy jestem takim bardzo, bardzo takim stadnym człowiekiem. Ja, ja lubię z drugim człowiekiem. Wydaje mi się, że to można osiągnąć i w ogóle budować relacje tylko w, w kontakcie. Że, yy. Więc jeżeli jeżeli nie spotykałam się z kimś długo, albo właśnie zaniedbywam ten kontakt, to potem ta rozmowa tak się mało klei, nie? A dla mnie jednak takie zawsze najbardziej odkrywcze są te historie rozmowy z drugą osobą, czy też właśnie przeżywanie z nią czegoś. I, i mówię, tutaj, i tutaj tak samo dobrych i złych rzeczy, więc więc ym, co zyskałam? Mi się wydaje, że moje życie jest po prostu bogatsze. I żyjesz. I żyję. Pełną piersią. Nie no, żyję, jestem całkiem zadowolona. Moi dzieci mnie lubią chyba. <grym> tak no. I to jest chyba najlepsza puenta i wstęp do tego, żeby każdy z nas się zastanowił, żeby jeszcze raz przestudiował te książki i się zastanowił nad tym i zrobił to po swojemu, bo to, co mówisz, tak, jest bezcenne, żeby każdy, a ty po prostu dzielisz się jakimiś mhm. spostrzeżeniami, które można dostosować. I ja powiem to, jak zaczęłaś mówić o tych kalendarzach, to mi się przypomniała właśnie pani coach, którą kiedyś mi pokazywała. Z Swój świetnie zorganizowany kalendarz, który miał tysiące zakładek różnych takich jakiś, i ona go opracowała, i ja myślałam, Boże, dla mnie to jest totalny chaos, i gdybym miała zapamiętać ten system i żyć według tego systemu, no. to, to nie wiem, ile godzin musiałabym na to poświęcić. Wiesz, ja też teraz mam taką właśnie natrętną myśl, z którą się nawet aż musiałam podzielić na swoich social mediach, które prowadzę po prostu jak dzika, raz na pół roku. <grym> No, bo jakby wiele osób mnie namawia, że hej, to jest takie odkrywcze, że tutaj ty ten czas. Ja sobie myślę, że to w ogóle nie jest odkrywcze, no ludzie, no. Mhm. <laughs> ale, ale jest wiele takich różnych pomysłów, żebym założyła sobie jakąś grupę, żebym tutaj właśnie stworzyła jakieś takie plemię wspólne, czy tak jakby mhm. na tym Instagramie, te Insta Stories tak opowiadała i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie chcę teraz brzmieć jak krytyk osób, które, które się tymi zajmują, ale. Przecież jak ja w to wejdę, jak ja to zacznę robić, to ten mój kalendarz zacznie puchnąć. Czyli ja znowu zamienię się w kogoś, kto ma po prostu od rana do wieczora milion zobowiązań. Nie? A to jest przecież to, czego ja chciałam uciec, więc takie systemy, takie planowanie, takie, ten, ten taki work-life balance, kiedy to wszystko jest takie poukładane, a ja tutaj tylko drżę, że zaraz mi się to jedno domino przechyli i wszystko leci, no, chyba się do tego nie nadaje. No, biznesu chyba z tego nie zrobię, bo po prostu to pewnie wymagałoby właśnie zapełnienia takiego kalendarza. Ja właśnie bardzo bardzo bym tak nie chciała. Bardzo bym nie chciała, żeby, żeby to wyglądało nagle jak jakaś firma, w której muszę zatrudnić dwie asystentki i jeszcze kogoś, i wtedy taka ta, ta machina. No. Nie, no. Czyli zarządzanie, dobre zarządzanie czasem, tak u, u, użyję tego słowa, polega na tym, że nie, nie polega na tym, żeby jak najwięcej w tym kalendarzu zmieścić, tylko żeby zmieścić odpowiednio i właściwie jak najmniej. Tak, w <grafię> pewnym no, sensie. Żeby no tak, mieć... żeby móc skreślić i żeby móc sobie dowolnie dobierać to, na co mam ochotę. Tak. I, i, ob, ob, i, I obowiązki, ale też przyjemności. Tak. tak. Bardzo dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.